A ta prezydencja w 2025 roku, Polska przejmuje to przywództwo w Unii Europejskiej właśnie w kontekście prezydencji. Co ta prezydencja dla naszego kraju, dla mieszkańców Polski oznacza? No i przede wszystkim, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o przygotowania? Jeśli pan redaktor pozwoli, może zacznę od tego, czym w ogóle jest prezydencja, bo myślę, że nie wszyscy widzowie, mimo tego, że Polska drugi raz będzie sprawowała prezydencję, bo pierwszy raz mieliśmy ją w 2011 roku, to myślę, że wciąż to jest takie pojęcie nie do końca jasne. W Unii Europejskiej mamy trzy główne instytucje: Komisję Europejską, Parlament i Radę. I to właśnie w tej Radzie co pół roku inne państwo członkowskie sprawuje prezydencję, czyli de facto przewodniczy obradom. Spotykają się ministrowie z różnych dziedzin, ministrowie transportu, na przykład ministrowie sprawiedliwości, i to minister z Polski będzie przewodniczył tym obradom. Przed traktatem z Lizbony to też premier danego kraju sprawującego prezydencję pełnił funkcję szefa Rady Europejskiej, czyli przewodniczył unijnym szczytom. Po 2009 roku traktacie z Lizbony to się zmieniło i mamy już stałego szefa Rady Europejskiej. Był też przez jakiś czas nim pan premier Donald Tusk, ale dalej mamy kraje sprawujące prezydencję. I to krótko o prezydencji. Dlaczego ona jest dla naszego kraju ważna? Po pierwsze, obejmujemy ją w wyjątkowym momencie, bo mamy nowy cykl instytucjonalny, będziemy mieli nową Komisję Europejską i sama prezydencja nie ma prawa inicjatywy legislacyjnej. My nie możemy kłaść swoich projektów na stole. Ma to zawsze Komisja Europejska, ale zawsze przez te pierwsze tygodnie swojego urzędowania Komisja na tym stole chce położyć jak najwięcej. Więc to, że pierwsze 100 dni nowej Komisji Europejskiej pokryje się z początkiem naszej prezydencji, to jest dobra wiadomość i my dzisiaj już prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską, żeby na stole pojawiły się projekty, na którym nam też zależy. Druga ważna rzecz to jest to, że przejmujemy tę prezydencję po Węgrach. Węgrzy są na obrzeżach Unii Europejskiej od dłuższego czasu. Ta prezydencja, którą obecnie sprawują, po pierwsze ten początek, kiedy Viktor Orbán orzekł, że jest przedstawicielem całej Unii, udał się do Putina. Po drugie, to jest też prezydencja w trakcie takiej przerwy w Brukseli. Więc wiele ta prezydencja nie jest w stanie przeprowadzić. Trzeci ważny czynnik to jest to, że będziemy po wyborach w Stanach Zjednoczonych, które ułożą na nowo geopolitykę, na nowo, albo jeżeli wygra Kamala Harris, to niewiele się zmieni, ale to pewnie o tym będziemy jeszcze rozmawiać. I finalnie po czwarte, podczas prezydencji polskiej odbędzie się kluczowa dyskusja o przyszłym budżecie unijnym, o kolejnej siedmiolatce. I to w połączeniu, że Piotr Serafin, miejmy nadzieję, obejmie tekę komisarza do spraw budżetu, sprawi, że Polska będzie miała bardzo duży wpływ na to, jak będą podzielone unijne pieniądze. To już jest pani minister pewne i tutaj pytam o pani wiedzę też kuluarową. Mm-hmm. Albo na ile prawdopodobne jest to, że Piotr Serafin będzie komisarzem do spraw budżetu? To jest to, co jasno powiedział pan premier Donald Tusk. Oczywiście finalne decyzje należą do Ursuli von der Leyen, ale z tego, co słyszę, mamy bardzo duże szanse na objęcie tej teki. Zresztą Piotr Serafin uczestniczył też w konstruowaniu poprzednich unijnych budżetów, więc myślę, że nie ma osoby bardziej kompetentnej na to stanowisko. Oczywiście, żeby sformułowała się ostatecznie nowa Komisja Europejska, to poza... Dzisiaj mamy zbieranie kandydatur ze stolic. Von der Leyen przedstawia skład komisji, który proponuje, ale potem zaczynają się przesłuchania w Parlamencie Europejskim. Zazwyczaj kilku kandydatów na tych przesłuchaniach odpada i niektóre kraje członkowskie muszą jeszcze raz zgłosić swojego kandydata. Nie spodziewam się takiego obrotu zdarzeń w przypadku Piotra Serafina. Myślę, że jest świetnym specjalistą i spokojnie będzie komisarzem do spraw budżetu. Piotr Serafin jest bardzo kompetentną osobą i z pewnością nadawałby się do tego, żeby kierować właśnie tym organem. Niemniej Ursula von der Leyen, z tego co pamiętam, sugerowała mniej lub bardziej formalnie, żeby kraje proponowały kandydatury kobiet. Polska jednak tego nie zrobiła. Pytanie dlaczego i czy to nie będzie przeszkodą w tej walce o tę kluczową tekę? Prawdą jest, że Ursula von der Leyen zapowiadała, że ta komisja będzie w parytecie 50-50 i taka była też jej poprzednia komisja. Dzisiaj patrząc na kandydatury, które spływają z europejskich stolic, wydaje się, że ten plan nie będzie miał powodzenia. Jeżeli chodzi o Polskę, u nas tej zmiany kandydata nie będzie. Mamy świetnego kandydata. Płeć to jest jedno, jak pan redaktor bardzo dobrze wie. Bardzo często walczę o równouprawnienie i prawa kobiet, ale uważam też, że kompetencje przede wszystkim. I tutaj akurat na stanowisku
stanowisko komisarza do spraw budżetu nie znajdziemy lepszego kandydata bądź kandydatki niż Piotr Serafin, ale to, co się zmieniło w Unii Europejskiej w międzyczasie, to, że na tak zwanych top jobs, czyli tych kluczowych stanowiskach, szefowa parlamentu Roberta Metsola, kobieta, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kobieta, szefowa unijnej dyplomacji, prawdopodobnie Kaja Kallas, kobieta i tylko przyszły szef Rady Europejskiej Antonio Costa, mężczyzna. Czyli na 4 top jobs w Brukseli aż 3 będą piastowały kobiety. To jest sytuacja bez precedensu. Pierwszy raz mamy taką dominację kobiet. Kształt komisji będzie już znany, skład tejże komisji, zanim będziemy liderami prezydencji w Unii Europejskiej? Tak powinno się wydarzyć. Znaczy Ursula von der Leyen swoją propozycję położy na stole już niebawem. Potem zaczynają się te przesłuchania w Parlamencie Europejskim, które mogą wydłużyć nieco proces. I moje rozmowy w Brukseli dzisiaj są takie, że mamy być przygotowani na to, że komisja pojawi się pewnie tuż przed naszą prezydencją. Zresztą tradycją jest, że Komisja Europejska, skład cały Komisji Europejskiej wizytuje kraj sprawujący prezydencję. I w styczniu w Polsce też pojawią się nowi komisarze i nowe komisarki, z czego też się cieszę, bo to będzie też okazja dla naszych ministrów do nawiązania takich kuluarowych relacji, które bardzo często są dużo bardziej przydatne niż te oficjalne kontakty. Polska przejmuje prezydencję w 2025 roku. Kiedy słyszy to mieszkaniec Polski, tak zwany zwykły Polak, oczywiście brzmi to dumnie, no to właśnie, polska prezydencja brzmi to dumnie. Pamiętam też w 2011 roku, kiedy przejmowaliśmy prezydencję, mówiło się o tym w całej Polsce, niemalże codziennie. Ludzie autentycznie się tym interesowali, to nie tylko ci, którzy żyli polską polityką i nie tylko. Co w przyszłym roku polska prezydencja będzie oznaczać dla mieszkańców Polski? Czy może być o niej równie głośno? Czy Polacy będą żyli nią równie mocno, co 14 lat temu? To jest oczywiście też zadanie dla mojego zespołu i dla mnie komunikacyjne, żeby o tej prezydencji jak najwięcej się mówiło i też pan minister Adam Szłapka bardzo dużo mówi o prezydencji, ale też trzeba pamiętać, że ta prezydencja w 2011 roku była naszą pierwszą prezydencją i myślę, że czasem te oczekiwania wobec tego, czym jest prezydencja, były trochę większe niż to, co się potem wydarzyło. Dlatego ta prezydencja, która w przyszłym roku jest, będzie też dużo skromniejsza. Skromniejsza też pod względem budżetowym. W ogóle prezydencje w ostatnich latach w samej Unii Europejskiej też troszkę zmieniły swoją oprawę, bo w międzyczasie mieliśmy pandemię. I kiedy Chorwacja obejmowała prezydencję, zaczęła się pandemia i okazało się, że całą prezydencję można przeprowadzić online. I od tego momentu rządy w krajach członkowskich zaczęły zastanawiać się, czy te prezydencje powinny tyle kosztować, ile kosztowały wcześniej. Tutaj pan minister Szłapka i ja dostaliśmy jasne zadanie, że od pana premiera, że to nie ma być zbyt wystawna prezydencja. W związku z tym ten budżet, który już Andrzej Domański zaplanował na przyszły rok, to na prezydencję jest 412,5 miliona złotych. To jest taki budżet, jaki był 14 lat temu, a w międzyczasie przecież mieliśmy ogromną inflację. No właśnie, to, czy ten relatywnie mały budżet, bo tak go chyba mogę nazwać, jeśli właśnie stwierdzimy, że on jest taki sam jak 14 lat temu, pozwoli nadać rangę tej prezydenturze, prezydencji, taką, jaką byśmy chcieli? To na pewno, choć wprowadziliśmy pewną optymalizację, tak jak w 2011 roku prezydencja, te wydarzenia, czyli spotkania ministrów, bo to przede wszystkim dzieje się podczas prezydencji, czyli rady nieformalne, one wtedy odbywały się w 4 miastach. Cała ta oprawa prezydencyjna objeżdżała całą Polskę. Tym razem mamy obiekty centralne w Warszawie i te spotkania najwyższego szczebla odbędą się w Warszawie. Ale to nie znaczy, że reszta Polski w tej prezydencji nie weźmie udziału, bo razem z Ministerstwem Kultury, z panią minister Martą Cieńkowską przygotowujemy program kulturalny prezydencji i tutaj mamy takie założenie, żeby ten program bardzo wychodził do ludzi, żeby to nie były ekskluzywne koncerty w zamkniętych salach, tylko będziemy obecni w miastach, będziemy obecni w małych miejscowościach. Co więcej, na dniach ruszają na przykład konkursy grantowe, do których już zachęcam, dla projektów kulturalnych. Za chyba już kilka nawet godzin w szkołach w całej Polsce ruszy konkurs na dziecięce logo prezydencji. W każdej szkole, i to nad tym pracujemy z panią minister Joanną Muchą. Czyli na razie logo jeszcze nie ma? Nie, znaczy oficjalne logo jest wybrane. Komisja konkursowa takie logo wybrała. Ja je znam, ale nic więcej nie powiem. Oficjalna prezentacja. Czyli ono już
Jest? Pani je zna? My go nie znamy. Nie. Państwo poznają ten logotyp, jak zawsze to bywa przed prezydencją na kilka tygodni. Mhm. Na początku grudnia pokażemy to oficjalne logo. Nie obawia się pani minister, że to wycieknie? No właśnie dlatego znają to logo, tylko znaję 5 osób, które uczestniczyło w wyborze tego logotypu. Każdy ma podpisane specjalne dokumenty mówiące o tym, że nie może ujawnić, co widział i co wybierał, więc proszę mnie tu nie ciągnąć za język, bo nic nie powiem. Ale równocześnie też wybieramy dziecięce logo prezydencji, bo bardzo chcieliśmy, żeby właśnie ta idea prezydencji poszła w kraj i uważamy, że jeżeli taki konkurs odbędzie się w szkołach, to będzie to kolejny powód do rozmowy w domu. Będziemy mieli hasło Make Europe Great Again, to jest widoczna inspiracja Stanami Zjednoczonymi, tak, a dokładniej bardzo. Donalda Trumpa. Jakie nasze hasło może być? Czy pani się to hasło węgierskie podoba? Jak Węgrzy realizują tę ideę, którą zawarli w tym haśle? Dla mnie nie chcę zupełnie krytykować Węgrów, bo muszę powiedzieć, że to logo z kostką Rubika było bardzo ciekawym pomysłem, żeby pokazać i też swoją historię i ciekawy logotyp. Jeżeli chodzi o hasło, tak jak pan redaktor mówi, absolutne nawiązanie do Donalda Trumpa. No i to, co stało się na początku prezydencji węgierskiej, kiedy właśnie Viktor Orban oświadczył, że on teraz w imieniu całej Europy rozmawia ze światem. Myślę, że wszyscy muszą wyciągnąć lekcję w Unii, co zrobić, żeby taka sytuacja się nie powtarzała. I tu warto przypomnieć, że prezydencja owszem reprezentuje Unię na zewnątrz, ale w tych kontaktach na zewnątrz Unii Europejskiej zawsze robi to w porozumieniu z Komisją Europejską. Więc tutaj Viktor Orban ewidentnie nie dostosował się do reguł. Węgrzy przed wyborami europejskimi deklarowali, że to będzie prezydencja współpracująca. Dzisiaj już wiemy, że tak nie jest. My też i większość krajów członkowskich na przykład obniżyła rangę osób, które wybierają się do Budapesztu na spotkania. Z Polski zawsze wybierają się to sekretarze albo podsekretarze stanu, nie latają ministrowie na takie spotkania, więc Unia Europejska też dała jasny sygnał, że ta prezydencja węgierska zdecydowanie nie jest o jedności europejskiej i zdecydowanie nie jest o tym, że to Europa ma być wielka jako całość. Bardziej odbieram to hasło, że to Węgry mają być wielkie, a nie cała Unia Europejska. Chociaż muszę powiedzieć, że ten temat wzmocnienia całej Unii Europejskiej jest jak najbardziej aktualny w wielu wymiarach, bo chociażby konkurencyjność Unii Europejskiej jako całości, jeżeli zmieni się lokator w Białym Domu, wzrośnie nam znowu protekcjonizm ze strony Stanów Zjednoczonych i jeżeli Unia Europejska nie wyciągnie lekcji z raportów, które są przedstawiane, raporty Letty i Draghiego o tym, że Unia Europejska źle rozumie konkurencyjność. My dzisiaj bardziej się skupiamy na konkurencji pomiędzy krajami członkowskimi niż wspólnej współpracy, która daje nam tą siłę w jedności na zewnątrz, bo jednak powiedzmy sobie uczciwie, te kraje 27, każdy osobno ma dużo mniejszą siłę rażenia niż cała Unia Europejska. Ten okres prezydencji przypadnie na bardzo gorący geopolitycznie czas pełen napięć. To również jest wielkie wyzwanie przed panią minister, jak tę prezydencję zorganizować. Mamy wielkie wyzwania dotyczące polityki klimatycznej, energetycznej. Mamy wciąż trwającą wojnę w Ukrainie. Mamy dyskusję o tym, w jakim tempie, kiedy Ukraina powinna przystąpić do Unii Europejskiej. Mamy, o czym pani minister wspomniała, wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie też dzisiaj jest wielka, wielka niewiadoma. Czy polskie państwo sobie poradzi z tym rozmiarem tychże wyzwań i na co postawimy? To znaczy, czy mamy tutaj jakieś priorytety, na które szczególnie musimy uważać i poświęcić im uwagę? Czy wszystkie te sprawy są równie ważne, tylko trzeba je odpowiednio skoordynować? Po pierwsze, myślę, że Polska po wyborach 15 października i po tym, jak pan premier Donald Tusk znów jest premierem, jasno pokazuje, że Polska jest ważnym graczem wewnątrz Unii Europejskiej i to my nadajemy pewien ton i rytm. I pozycja dzisiaj pana premiera Donalda Tuska w Unii Europejskiej jest niebywale silna. Ja gdzieś współpracuję czy obserwuję pana premiera od wielu, wielu lat i nigdy jego pozycja w Unii Europejskiej nie była tak silna jak dzisiaj. Jeżeli chodzi o nasze priorytety, tym najważniejszym hasłem jest bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo w kilku wymiarach. Bo tak jak pan mówił, przede wszystkim bezpieczeństwo oczywiście militarne, związane z wojną na Ukrainie. I tutaj mówimy przede wszystkim o takich projektach jak Tarcza Wschód, gdzie wciąż zabiegamy o to, żeby inne kraje unijne współfinansowały Tarczę Wschód, ale także idea tej żelaznej kopuły nad Unią Europejską, nad niebem unijnym, o której mówi pan premier. Potem mamy bezpieczeństwo energetyczne, o którym mówił pan redaktor, czyli dalsze kroki w tym uniezależnieniu
uzależnieniu się, jeżeli chodzi o źródła energii. Kolejne to jest bezpieczeństwo żywnościowe i ono jest bardzo połączone z klimatem. I też taką ideą naszej prezydencji będzie to, żeby pokazać, jak te dwa tematy są ze sobą powiązane. Bo mam wrażenie, że też ze sprawą Nowego Zielonego Ładu mamy pewną antagonizację pomiędzy rolnikami a tymi, którzy walczą o zmianę klimatu. Pozwoli właśnie na chwilę, będę takim przecinkiem w tej wypowiedzi. Czy nie obawia się pani, że ta prezydencja właśnie będzie przebiegać obok protestów rolników właśnie? Że my z tym będziemy się musieli znowu mierzyć? Pokazaliśmy już w ostatnich miesiącach, że potrafimy w Brukseli wywalczyć zmiany, o które walczyli rolnicy, bo tak było ze zmianami dotyczącymi Nowego Zielonego Ładu, więc myślę, że pokazaliśmy tutaj, że jesteśmy skuteczni i bardzo bym chciała i dużo będziemy właśnie mówili o tym. Dzisiaj, kiedy spojrzymy na rolników, oni też bardzo dbają o to, żeby zmiany klimatyczne nie były szkodliwe. Kiedy wjedziemy do małej miejscowości, to tam przede wszystkim widzimy fotowoltaikę, widzimy inne rozwiązania takie sprzyjające naszemu klimatowi. Więc myślę, że to postawienie tego, zestawienie tych haseł, że bezpieczeństwo klimatyczne to jest też bezpieczeństwo żywnościowe, to jest jeden z kluczy do rozwiązania tej sprawy. Prezydencja też dotrze do tych mniejszych miejscowości, do mieszkańców tych małych miast, bo pewnie w Warszawie czy w innych dużych miastach tę prezydencję będziemy z pewnością widzieć. Ale czy ona dotrze do mieszkańców tych mniejszych miejscowości? Dlatego, żeby ta prezydencja i jej przekazy dotarły jak najdalej, ale żeby to też była prezydencja współtworzona przez obywateli, stworzyliśmy kilka nowych rozwiązań. Pierwszym z nich jest Rada NGOs do spraw prezydencji, czyli organizacji pozarządowych. Absolutnie rekordowe zainteresowanie, bo blisko 200 organizacji pozarządowych do tej rady się zgłosiło i już we wrześniu spotkamy się z tymi wszystkimi organizacjami. I tam jest wiele organizacji z małych miejscowości. Bardzo mi zależało na dialogu, na różnorodności wewnątrz tej rady, żebyśmy szeroko konsultowali ideę prezydencji. Druga to jest Rada Przedsiębiorców do spraw prezydencji. To właściwie co dwa tygodnie spotykamy się z reprezentantami organizacji przedsiębiorców, też żeby rozmawiać o naszych priorytetach, czyli po pierwsze na etapie przygotowań jak największy dialog i rozmowa, po drugie na etapie już realizacji projektu jak najwięcej informacji w mediach tradycyjnych, ale także w mediach społecznościowych, bo to jest dzisiaj główny nośnik informacji. I jeśli pan pozwoli, to wrócę do tych priorytetów bezpieczeństwa, bo z tym wiąże się też jeden z priorytetów, o którym mówimy, czyli bezpieczeństwo informacyjne. Dzisiaj dezinformacja jest jednym z narzędzi wojny hybrydowej. To, co widzimy, to ogromne wpływy ze wschodu. I raporty unijne mówią o tym, że na terenie Polski dezinformacja najczęściej pojawia się w takich dziedzinach jak klimat, jak Ukraina, czy jak prawa mniejszości seksualnych. I trudno sobie wyobrazić tematy, które dzisiaj bardziej dzielą Polaków. W związku z tym postawienie na walkę z dezinformacją i na taką edukację, gdzie szukać prawdziwych informacji, będzie też jednym z naszych celów podczas prezydencji. Prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że chciałby, żeby odbył się szczyt w czasie prezydencji być może w 2025 roku, szczyt Unia Europejska-Ukraina, Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Czy organizacja tych szczytów w czasie polskiej prezydencji jest możliwa? I jak generalnie wygląda współpraca z Pałacem Prezydenckim, jeśli chodzi o organizację prezydencji? To zacznę od tego drugiego pytania. Jestem dobrej myśli po tym porozumieniu pomiędzy panem premierem a panem prezydentem dotyczącym kandydatury Piotra Serafina na unijnego komisarza. Bardzo się cieszę, że doszło do tego porozumienia i mam nadzieję, że te kolejne kroki związane z prezydencją też będą przebiegały w dobrej atmosferze, bo myślę, że ważne jest, żeby w sprawie polityki międzynarodowej mówić jednym głosem. Co do szczytów międzynarodowych, proszę pamiętać, że szczyty pomiędzy Unią a państwami trzecimi, co do zasady, zwołuje szef Rady Europejskiej, czyli nie kraj sprawujący prezydencję. W tym przypadku to będzie António Costa, który będzie już szefem Rady Europejskiej. On obejmie urząd 1 grudnia i de facto wtedy będzie można toczyć takie rozmowy. Mhm. Biorąc pod uwagę te pewne napięcia polityczne, również w relacjach bezpośrednich między prezydentem a premierem, czy prezydencja może być takim momentem łączącym duży pałac z małym pałacem, czyli te najważniejsze ośrodki władzy dzisiaj? Ja powiem tak,
Mam nadzieję, że kampania prezydencka, która też nam przypadnie na okres prezydencji. To jest ten kluczowy też obszar, o którym zapomniałem. No, nie będzie wpływała na przekaz całej prezydencji. Z punktu widzenia organizacyjnego, bo to, że w trakcie prezydencji odbywają się wybory i kampania wyborcza, to już też mamy przećwiczone, bo nie wiem, czy pan redaktor pamięta, w 2011 roku też trwała kampania, tylko parlamentarna i odbywały się wybory parlamentarne. To moim zdaniem z punktu widzenia prezydencji był trudniejszy scenariusz, bo to rząd jest gospodarzem prezydencji, to premier jest gospodarzem prezydencji, więc w 2011 roku, kiedy jeszcze trwały zawirowania wyborcze, było to dużo trudniejsze. Dzisiaj rząd pozostaje ten sam, premier jest gospodarzem prezydencji i mam nadzieję, że to, co się będzie działo w trakcie kampanii prezydenckiej, nie będzie wpływało na jakieś zachwiania przekazu na arenie międzynarodowej. Mhm. Pani minister, wiadomość z ostatniej chwili, jak informuje agencja Reutera, minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba złożył list rezygnacyjny, czyli podał się de facto do dymisji. Tenże list zostanie rozpatrzony na jednym z najbliższych plenarnych posiedzeń parlamentu, informuje agencja Reutera. Jak pani skomentuje tę wiadomość? Zakładam, że jest ona prawdziwa, skoro tak poważna agencja ją podaje. Pytanie, czy to ma związek z tym, co się stało w zeszłym tygodniu w Polsce, czyli tymi wypowiedziami dotyczącymi Wołynia i dotyczącymi akcji Wisła. Z naszego punktu widzenia bardzo kontrowersyjne wypowiedzi. Tak, bardzo kontrowersyjne wypowiedzi, które były potem, Ukraińcy próbowali je potem tłumaczyć, bo było potem oświadczenie też MSZ-u i tutaj i pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i pan premier Donald Tusk mówili bardzo jasno, że to od Polski będzie zależało to, czy Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej i także polityka historyczna. Tutaj muszą sprawy być wyjaśnione i nie może być jakichś niedopowiedzeń. No właśnie, Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, mówił, że nie do przyjęcia jest takie traktowanie sprawy Wołynia. Już nie chcę cytować, państwo sobie zapewne sprawdzą. To, co dokładnie zacytował minister Kuleba, były już minister, albo już wkrótce były minister. Pytanie, czy w tak kluczowym momencie, kiedy Polska zdaje się walczyć o to, żeby Ukraina jak najszybciej do tej Unii Europejskiej przystąpiła, czy sami Ukraińcy, czy politycy Ukrainy nie podkładają sobie nóg, nie rzucają sobie sami kłód pod nogi? Co my jesteśmy w stanie tym zrobić? Na pewno nie ma wewnątrz Unii Europejskiej większego adwokata Ukrainy niż Polska. To jest jasne. I to my zawsze jesteśmy zaangażowani w inicjatywę pomocy Ukrainie. To pan premier Donald Tusk przecież wpłynął na to, że ten impas na początku roku dotyczący pomocy na Ukrainie się zakończył, że konkretne pakiety pomocowe zostały wewnątrz Unii Europejskiej przegłosowane i zdecydowane. Ale też mówimy jasno. Wejście do Unii Europejskiej jest dla wszystkich na tych samych zasadach. I Ukraina musi tak samo przejść przez wszystkie rozdziały akcesyjne, a praworządność i kwestia spojrzenia na historię i spojrzenia w polityce zagranicznej, tutaj to są te najważniejsze rzeczy, które powinny być uzgodnione na początku procesu akcesyjnego. Więc nie ma tu skróconej ścieżki dla wszystkich, bo nie tylko Ukraina dzisiaj stoi w tej kolejce do wejścia do Unii Europejskiej. My jesteśmy i będziemy adwokatem Ukrainy, ale też Ukraina musi odpowiednie wysiłki włożyć w to, żeby zostać członkiem Unii Europejskiej. Na sam koniec zapytam o rząd. Pan minister Donald Tusk powiedział, chciałbym, żebyśmy w następnych miesiącach zrobili taką urzędową spowiedź powszechną na spotkaniach ze środowiskami, które mają jakieś powody do niepokoju. To jest zapowiedź z niedawnego spotkania rządu w Gdańsku. Czy pani też, pani minister, szykuje się na taką spowiedź powszechną przed wyborcami? Bo jak rozumiem, regularnie pani raportuje do premiera. Co taka spowiedź ma de facto oznaczać? I jeśli chodzi o te środowiska i powody do niepokoju, to na przykład kobiety, a pani jest prezeską Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. Czy kobiety mają prawo do niepokoju? Czy one są takim środowiskiem, które ma prawo do niepokoju? Na pewno dzisiaj kobiety są takim środowiskiem i myślę, że dobrze, że pan premier też jasno, chociażby w zeszłym tygodniu powiedział, jaka będzie przyszłość ustawy aborcyjnej. I myślę, że też ważne, żeby pokazywać, że to środowisko kobiet, że kobiety są bardzo ważne dla tego rządu. Kilka tygodni temu dyskutowaliśmy o wdrożeniu dyrektyw związanych właśnie z równouprawnieniem. Poprzedni rząd je odrzucał tylko dlatego, że było w nich słowo gender. My oczywiście je przyjmujemy. Jedną z takich dyrektyw jest obecność kobiet w zarządach i ta dyrektywa już niebawem wejdzie w życie, ale moją propozycją, na którą przystali inni ministrowie, było to, że ta dyrektywa najpierw będzie obowiązywała spółki Skarbu Państwa. Tak, to jest dyrektywa Women on Boards. Tak, Women on Boards i żeby kobiety pojawiły się też w zarządach spółek Skarbu Państwa. Myślę, że na każdym kroku ważne, żebyśmy jasno komunikowali się z kobietami, które te wybory wygrały i bardzo przyłożyły się do tego zwycięstwa wyborczego. Pani minister, zupełnie szczerze, bo
Jest pani prezeską Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. Robiła pani ogromną robotę, jeśli chodzi o mobilizację kobiet w wyborach parlamentarnych. Też działał intensywnie ruch w tej sprawie, przez panią zainicjowany. I czy po tym niemalże roku i po tych zapowiedziach przed wyborami parlamentarnymi, między innymi na temat związków partnerskich czy liberalizacji prawa do aborcji, przy czym oczywiście, biorąc pod uwagę realizację i wypełnienie programu, obietnic związanych z programem in vitro, to czy mimo to jest pani zawiedziona, że nie udało się tych kluczowych spraw dla kobiet niezwykle istotnych, a to pokazała mobilizacja kobiet w wyborach, nie udało się dzisiaj rozwiązać? Nie chcę powiedzieć załatwić, bo brzydko to brzmi, ale przeforsować w parlamencie. Ale nie, i myślę, że tutaj to, o czym pan mówi, pan premier mówi, to jest przede wszystkim postawienie na mocniejszą, jaśniejszą komunikację, bo pamiętajmy, że chociażby prawo aborcyjne tak, przez Sejm nie przeszło, ale z drugiej strony mamy cały czas działania pani minister Leszczyny i pana ministra Bodnara. To są działania naokoło. Ale o tym nie była mowa w kampanii. W kampanii była mowa o tym, żeby uchwalić ustawę, która przywróci prawa kobiet. Ale z drugiej strony też chociażby PSL i Władysław Kosiniak-Kamysz od początku mówili, że tego nie poprą. Więc myślę, że jeżeli chodzi o środowisko kobiet, duża waga też do tego dialogu. I się bardzo cieszę, że pan premier teraz inicjuje taką akcję rozmowy z tymi środowiskami, no bo też będzie rozmowa oczywiście ze środowiskiem dotyczącym wymiaru sprawiedliwości. To jest już w najbliższych dniach. I myślę, że gdzieś ta komunikacja pewnie powinna być mocniejsza. Ona dzisiaj też nie jest prosta komunikacja, bo pan redaktor też dobrze o tym wie, że dzisiaj te źródła informacji mamy tak rozproszone, że nie wystarczy pojawić się w głównym programie informacyjnym, bo już dzisiaj głównych programów informacyjnych nie ma. Więc myślę, że te spotkania też uczynią wiele dobrego. Ale też zapytam jako byłą dziennikarkę, korespondentkę, osobę, która świetnie zna media. Nie żałuje pani, że dzisiaj w rządzie nie ma rzecznika? Może dlatego ta komunikacja jest nieco słabsza? Myślę, że pan premier ma rację z jednym, że jeżeli rząd jest złożony z tylu koalicjantów, gdzie są te różne punkty widzenia, to pojawienie się rzecznika znów pokazywałoby, czy pojawiłyby się zarzuty koalicjantów, że to jest rzecznik tylko pana premiera, czy rzeczniczka tylko pana premiera, a nie całego rządu. I zapadła decyzja o tym, że to ministrowie, tak jak ja dzisiaj u pana też jestem, są dużo bardziej dostępni dla mediów i mówią o tym, czym się zajmują. A jako inicjatorka tych ruchów prokobiecych, jest pani dzisiaj w stanie powiedzieć po tym roku, niemalże roku rządów koalicji 15 października, że sytuacja kobiet w Polsce jest lepsza niż jeszcze w roku ubiegłym? Na pewno jest lepsza niż w roku ubiegłym, ale wciąż mamy dużo do zrobienia. Co powinniśmy zrobić? Myślę, że przede wszystkim po pierwsze lepsza komunikacja z kobietami w tej sprawie, że chociażby te działania pani minister Leszczyny, żeby one były powszechnie znane, ale jest też wiele rzeczy, o których nie mówimy w tej debacie publicznej, one nie są numerem jeden, a które są ogromnymi zmartwieniami na co dzień dla kobiet, bo i łączenie macierzyństwa z pracą, i kwestia tego, że kobiety rzadziej zachodzą w ciążę, ale też jest ogromny na przykład odsetek poronień wśród kobiet. To jest temat, o którym w ogóle nie mówimy i na przykład nie mamy jakiejś rozwiniętej opieki nad kobietami po poronieniach. To jest wiele rzeczy, które jest dzisiaj do zrobienia. Ja muszę panu powiedzieć, że też bardzo długo mówiłam, ojej, nic się w tej sytuacji kobiet nie zmienia, ale spotkałam się z panią profesor Małgorzatą Fuszarą, która na początku lat 90. zajmowała się prawami kobiet. Jednak zmieniło się bardzo dużo, wciąż nie tyle, ile bym chciała. Na pewno, gdyby było też więcej kobiet w życiu publicznym, to by też dużo zmieniło, bo to jednak ich głos i my też jako kobiety w centrum robiłyśmy takie badania, które pokazują, że jednak kobiety i mężczyźni myślą różnie i też widzą inne potrzeby wyborców. I na pewno większy głos kobiet w miejscach decyzyjnych sprawiłby większe spojrzenie na problemy kobiet, ale na pewno też to, co robi pani minister Aleksandra Gajewska, czyli kwestia dodatku aktywny rodzic, to, że dzisiaj właściwie pielgrzymuje po całej Polsce i rozmawia z samorządowcami o cenach żłobków. To są wszystko rzeczy, które się dzieją i mam nadzieję, że kobiety je docenią. Niechaj tak będzie. Pani minister, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu, za rozmowę. Bardzo dziękuję.